Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałach, witam was w czwartym epizodzie z odcinka Ragnarok Challenge. Moi drodzy, pisaliście dużo komentarzy, na pewno dużo. Nie odnosiłem się do nich w poprzednich odcinkach tylko i wyłącznie dlatego, że chciałem uniknąć na razie waszych rad. Teraz jesteśmy w takiej bardziej stabilnej sytuacji, gdzie możemy się wybronić, gdzie mogę pomyśleć, co zrobić. Bardzo dziękuję użytkownikowi, już nie pamiętam stary twojego niku, żebym podbił Szwecję i ustał na tych rzekach i ogólnie bronił się tutaj, na terenach szwedzkich i tutaj kawałku Norwegii, jednej prowincji. Podobno to ma zwabić wojsko Związku Radzieckiego z Europy tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, zobaczymy, co z tego będzie na pewno. Mam nadzieję, że to coś da. Przepraszam, mam nadzieję, że to coś da. Floty mi kazaliście po prostu wycofać, nie? Floty mi kazaliście całkowicie wycofać do zera. Ja sobie spowolnię troszeczkę rozgrywkę. I dlatego Manstein puszuje i Manstein będzie się bronił na rzekach. Wykonamy kolejny desant w okolice Leningradu i będziemy puszować na ostro już wtedy całą Rosję. Tutaj, przepraszam, staramy się oczywiście utrzymać. Ja będę wykonywać teraz desant na... Oczywiście tak, czekajcie, te 8 dywizji udało wam się, tak. Kazaliście mi stworzyć, bardzo dobrze, że mi ktoś podpowiedział, kazaliście mi stworzyć ten... Create template i kazaliście mi stworzyć kawalerię. Więc bardzo wam dziękuję, że mi w ogóle o tym przypomnieliście. Z milicją, z military police, żeby kawaleria miała reconnaissance suppression 2.4. A czemu jest teraz na minus? Czemu to było na minus, ty, w sumie? Suppression 2.4, Suppression 4.6, Suppression 7.2, Suppression... Czekajcie, nie wiem, czy dobrą statystykę patrzę. Ability to suppress local resistance 9.6 i tu będzie 12, więc to powinno być... To powinno być ok. Najmniejszy priorytet i będziemy to karmić tylko i wyłącznie bronią. Zagrałem 10 dni, włączyłem sobie 25 dywizji górskiej piechoty. Za wyposażenie mam, moi drodzy, 200, 400, 600, 800 plus 40, 40, 20, 20, to będę miał 1000 wyposażenia mam dziennie. Mam 9200, teraz ile będę miał? 10 tysięcy. Mam prawie 1000 wyposażenia dziennie, jeżeli o to chodzi. Dalej się bronimy. Dalej się cały czas bronimy, no nie jest, naprawdę nie jest kolorowo, jeżeli o to chodzi, ale się staramy. Wpadłem na pomysł, że później okryję Rundstedt te tereny do obrony, a będę się starał tutaj moim Guderianem przebić do Włoch. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. 12 tysięcy zaopatrzenia już, czyli mogę robić kawalerię. A wiecie, dlaczego chcę robić kawalerię? Żeby po prostu te bunty ogarnąć w krajach, takim jak Francja czy Hiszpania, ponieważ zobaczcie... Oni mi cały czas niszczą fabryki i tak dalej, nie? Tu jest potężnie, tu jest tona tych dywizji. Tutaj 50 von Bocka broni się praktycznie przed setkami dywizji francuskich i tak dalej. No miejmy nadzieję, że uda się coś z tego zrobić. Północ musi atakować cały czas, czyli Manstein musi iść cały czas do przodu notorycznie, nie? Nie ma czegoś... Ty, czekaj, wystawiłem tę dywizję, czemu wy się nie przyłączyliście do planu Mansteina? Ty, Manstein, ty masz mieć plan ataku aż tutaj, do rzek. Ty lecisz bardzo daleko. Lecisz. I ty masz się przyłączyć do planu Mansteina. Te floty muszą uciec. Te floty muszą uciec zdecydowanie do portu. Bo te floty mi się przydadzą, bo one na sekundę będą musiały przejąć po prostu kontrolę nad Bałtykiem. Nie nad Bałtykiem, nad kanałem La Manche. Przez sekundę chociaż. Te oczywiście was złączę i wy wszyscy proszę repernał. Proszę, żebyście się wszyscy na szybko naprawili. Czy wy dajecie wystarczająco dużo napraw tutaj? Tak. Dobrze, świetnie. Oczywiście to wszystko muszę naprawić jak najszybciej, żeby mieć jak najwięcej użytecznych flot. To się będzie szybko naprawiać, tak mi się wydaje, bo tutaj mamy wystarczająco dużo tych miejsc w fabrykach. Wystaw mi to wszystko i wy macie lecieć tam. 25 już się prawie zrobiło. I teraz ta dywizja, ta armia piechoty górskiej, to jest now or never, moi drodzy. Dajmy im Romla. Będziecie mieli za zadanie zrobić coś takiego. Desanty. Moi drodzy, desanty, desanty, jeszcze raz desanty. Będziemy kombinować z samym i tylko i wyłącznie kanałem La Manche z desantami na porty, nie? Stąd chcę... Tu. Dobra. Lewy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Będziemy starali się po prostu na ostro zdesantować. Który desant pójdzie, to po prostu pójdzie, nie? I tyle. Nie będę patrzał po prostu na nic. Lecieć. Wy musicie... 19 tysięcy broni, moi drodzy. Mogę zrobić jeszcze więcej wojska. To bym chciał przyłączyć do Romla, ale jedną dywizję chcę przyłączyć tu. I teraz, ile mam? 700 sztuk broni, 700 sztuk artylerii. Mogę zrobić 7 zwykłych dywizji, które wystawię w Europie i wy będziecie przynależeć do tego ataku. Ile mam jeszcze broni? 20 tysięcy. Ile mi z tego zeszło? Na minus?
16. Idealnie, no to będę mógł zrobić 16 dywizji górskich. I przydzielić was do tego planu, do Rundstedta. Wszyscy mamy się po prostu bronić na ostro. Okej, okay, dobra, tutaj pięknie północ będzie atakować, będziemy się bronić na rzekach. Tutaj miejmy nadzieję, że tu nam się to opłaci, nie, ten desant. Reszta wojsk Romla gdzie jest? Wy, jako wojsko Romla, lecicie szybko do Dunkierki, bardzo szybko. Postaramy się tutaj chociaż na sekundę przejąć dominację w tym rejonie. Wystawiam kompletnie wszystkie maszyny, jakie tylko mogę, do tego lotniska. Kompletnie wszystko, całkowicie wszystko. Prócz no oczywiście transportówek, które mi kompletnie nic nie dadzą. I robimy to w taki sposób. Tak, 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 tak. I nad to właśnie. Asa, oczywiście, wszystko wrzucamy. Macie latać nad kanałem La Manche, nie? Super. Za ile będziesz miał plany gotowe? Za 2 dni. Dobra. Mamy 33 jednostki flotyl. Bardzo dużo z nich się naprawia i jednak się nie naprawiło, więc zróbmy to tak. Anulujmy te naprawy po prostu. Po prostu stójcie, no wy będziecie musieli... No niestety Denica wam tu nie dam. Dam wam kogoś, dam wam tego pana. Japanese build up on Chinese border. To tutaj będą te eventy, wiecie, standardowe, że tutaj ci z tymi wojna, ale nikt z wojny z nikim nie będzie miał. Wszyscy jadą po prostu na mnie, nie? Dywizje mi się trenują bardzo szybko, bo zamiast celu mam army training. Miejmy nadzieję, że to będzie wystarczająco szybko w takim bądź układzie. Mogę jeszcze 6 dywizji. Nie patrzę na razie na artylerię. Po prostu przydzielam tyle, ile mogę piechoty górskiej. To musi wszystko stać i się bronić. Nie mogą mnie przepchnąć. Po prostu tak o. Dobra. Ty jesteś gotowy do inwazji. Weźcie te floty. Wszystkie. Search and Destroy tylko i wyłącznie na kanale Lemarz. Miejmy nadzieję, że sobie poradzisz. Czy moje lotnictwo już tu lata? Lata. I dominuje nawet w powietrzu. Powinno pomóc. Mobile Infantry, dziękuję. Idziemy teraz w to. Super. I za niedługo zaczniemy produkować masowo kawalerię. Ile jedna jednostka kawalerii bierze Infantry Equipment? Aż 700, czyli to jest bardzo dużo, moi drodzy. To jest bardzo dużo. Ja to muszę jednak obniżyć, żeby... Dobra, 500, czyli za 1000 mamy 2 jednostki. Atakujemy cały czas Norwegię, cały czas atakujemy resztę Skandynawii. Miejmy nadzieję, że w końcu upadną te kraje, chociaż Szwecja ma bardzo wysoką jedność narodową. I puśćmy nasz desant. Poszedł. Udało się. Francuska flota próbuje mnie zatrzymać. Za chwilę pojawi się tu flota brytyjska, znając życie. Sądzę, że Brytyjczycy nie mają dużo dywizji na lądzie. Wiecie dlaczego? Ponieważ wszystko mają praktycznie w Europie. Jestem o tym święcie przekonany. Tutaj są. Jezus Maria, nawet nie chcę na to patrzeć. Dziękuję za to, dziękuję za to. Repsza artyleria. No nie za bardzo, już się wolę na to ciachnąć. I patrzcie, port w Dover był niekryty. Jest. Dobra, ruszaj. Wszystkie dywizje Romla do przodu. Ty szybko idziesz w ten port. Szybko, szybko, szybko. Masz tu organizację, więc powinieneś dać radę. Świetnie, mamy to. Mamy to. Za chwilę rozstawimy linię frontu i atakujemy całą Anglię tymi dywizjami, kurde, piechoty górskiej. Już się aż wysłowić dosłownie nie mogę. 20 tutaj dopłynęło. Super. Weźcie mi cały front. Super. Okryj mi to i masz pruć po prostu na północ. Ruszaj. Ruszaj, zajmuj jak najwięcej terenów. Tutaj jest dobrze. Mogę wystawić chociaż trochę dywizji? Mogę. Ciebie i ciebie. Świetnie. Od razu to wszystko przyłączę do Rundstedta. Niech on mi tym wszystkim zarządza i kontroluje. 10 tysięcy broni. Wiecie co? To jest tak. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Dobra. I was wystawiam tutaj i ty będziesz mi po prostu osłaniał te tereny. Bo tak czy w innym wypadku w ogóle mój przemysł nie będzie po prostu działał, nie? Ty od razu wyślij atak na północ. Tutaj się muszą te dywizje przebić. To musi być przebite, panowie. Nie ma opcji, musi być przebite. Połowa niech atakuje dwie tutaj. Musimy się przebić, musimy zdobywać ziemię, musimy zdobywać porty Anglii, wiecie? To jest teraz najważniejsze. Dobra, leć tak, stary. Mam wolne fabryki wojskowe. O Jezus Maria, dziękuję. Piechota, 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 piechota. To się robi, to się robi. Może chciałbym sprzęt wsparcia dodać? To by mi się mogło przydać później, w późniejszym etapie. No, bardzo ciężko mają tu moje te jednostki piechoty. Wiecie? A moja flota niech już walczy do upadłego. Jezus Maria, brytyjska, francuska, wszystko tu jest dosłownie. Norway has capitulated. Norwegia skapitulowała, dziękuję. Lepszej broni nie robię. Hajtnę się na to. 300 dni, trudno. Was bym prosił szybko na północ ruszać. Szybko, 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 bo tam musimy się bronić na rzekach i Ruscy tam muszą wrócić. Dobra, ile mam broni? Znowu mam prawie 10 tysięcy broni. Boże, uwielbiam to. Raz, dwa. Czy starczy broni? Dobra, starczyło. Idealnie. Wystaw to szybko.
Was też muszę jakoś szybko wystawić. Kawalerię. Chciałbym ciebie przyłączyć tutaj z planem ataku takim, a ty wejdź tu, idź tu. Dobra. Będziemy się starali tę dywizję odepchać. Mam nadzieję, że tutaj moje górskie po prostu nie dadzą ciała i będą wchodzić dalej na północ, nie? Dobra, świetnie. Rommel, atak. Dobra. Tutaj się trzymamy na szczęście. Kawaleria się robi bardzo wolno. Manpower zaczął nam oczywiście spadać, to jest logiczne. Cały czas napieramy na północ. Mam taką nadzieję, że uda nam się to. The Fall of London, dobrze, niemieckie. Wiedziałem, że nie będą mieli dużo jednostek, Brytyjczycy, na wyspie. Wszystko jest praktycznie w Europie Brytyjskiej, nie? Wszyściutko, więc robimy tak. Świetnie. Nie wiem, dlaczego używam praktycznie całkowicie piechoty górskiej, nie? Do walki, ponieważ jest najtańsza i nawet się trzyma, nie? Jeżeli chodzi o ofensywy. Wystaw mi... Nie możesz mi nic wystawić, szkoda. Szkoda, że mi w ogóle nie możesz powystawiać dywizji. Kurde, znowu mam 6000 broni, czyli... Dodaję kolejne dywizje górskie i Rundstedt, jak będzie miał tu z 200 dywizji, to dopiero wtedy się poczuje na spokojnie. Ale ma bardzo niedoświadczone te dywizje górskie. One będą musiały zbierać expa dopiero przy atakach, nie? I tak dalej. Ale Rundstedt dostał boosta, planning speed. Model dostał planning speed. Guderian dostaje boosty, ty dostajesz kumplu okopanie i to ci się w sumie chwali. No w sumie stoisz okopany i cały czas cię atakują, nie? I palą się tutaj. Kazaliście straty pokazać. Straciłem 600 tysięcy ludzi. Ogólnie straty wyglądają 2 miliony, milion Chińczyków, Japończycy 400, 400 i tak dalej, nie? Brytyjczycy mało stracili. Brytyjczycy stracili 71 tysięcy. To nie jest dużo, jeżeli chodzi o wojnę. Ty idź tu. Ty idź tu. Dobra, a ty idź tu. Świetnie. Musicie przebić i UK musi skapitulować, nie? Dobra, wystawiam to i wystawiam ciebie. 18 dywizji. Gdzie jesteś? Dobra, jak ciebie zrobię nowy teatr i dam ci jakiegokolwiek, byle jakiego marszałka, dam ci Womboka, no trudno, byle jaki, to marszałek w sumie nie był. I będziemy tylko działać i wyłącznie na suppression, czyli 5, 6, 8, 10, 11, 15, 18 dywizji, dobra. I tylko i wyłącznie macie tutaj suppress robić. Dobra, ruszać. Lećcie tam. Świetnie. To powinno być przebite już dawno. Wszystko do ataku od razu. Nawet się nie cofamy. A tutaj północ ma zostać zdobyta, nie? Super. No sądzę, że oni powinni upaść. Jak tam w Skandynawii? Świetnie. Już podchodzimy pod te rzeki. Tutaj widzę jakieś szwedzkie jednostki na północy. Tutaj widzę już... No też szwedzka jednostka. Szwedzi mają bardzo dużą jedność narodową. Nie wiem dlaczego w sumie, ale mają w tej grze. No i na razie ich zatrzymaliśmy. Bardzo mnie irytuje to wybrzuszenie. Nie mam go niestety jak zlikwidować. Mam 11 tysięcy broni, czyli mogę się pokusić o tyle dywizji, ale jednak troszeczkę za dużo, więc wycofamy to. Świetnie. I cały czas się bronimy. Szwecja skapitulowała, świetnie. Moi drodzy, wy teraz ruszacie, robicie taki manewr, że ruszacie po prostu tutaj, nie? Bum, ruszać. I w tym momencie Sowieci powinni przyprowadzić wojsko na granicę fińsko-moją, nie? 50 dywizji utrzyma to bez żadnego problemu, a my później zrobimy na Bałtyku desanty. Mam nadzieję, że te floty dadzą radę mi się tutaj zrobić. Samolotów tu już nie potrzebujemy. Potrzebujemy potężnego lotniska, które to wszystko utrzyma. Weź przeleć tutaj. I moje samoloty muszą grasować na Bałtyku, wiecie? Dobra, tu będzie dobrze. I macie grasować tutaj na Bałtyku. Wszystko ma tu latać. Super. Super, super, subcio, nie? I musimy tutaj unicestwiać po prostu. No tutaj oni oczywiście, że będą mieli przewagę niby w powietrzu, ale wiecie, to przydałoby się od razu unicestwić definitywnie. Tu by się przydało wejść. To na pewno. Mhm. Ty powinieneś pomóc zniszczyć to. I się tu bronimy, nie puszujemy. Już widzimy pierwszą sowiecką dywizję. Dobrze mi kolego napisałeś na czacie. Widzę, że mądry nawet z siebie kurde strateg. Jedna sowiecka dywizja się wycofała. Super. To trzeba dobić i ustawiam linię obronną. Manstein będzie to trzymał. Reszta dywizji Rommla musi po prostu się przebijać tutaj. Świetnie. I później Rommlem ustawimy defensywę tutaj w Wielkiej Brytanii. Mam nadzieję, że on to utrzyma. Jeżeli chodzi o resistance, jak tutaj w tej Hiszpanii jest,
No powiem wam tak, ultra słabo, jeżeli o to chodzi. Tu jest na zielono, czyli jest taki jakby... Słaby ten resistance, że tak powiem. Słabo. O kurde, mogłem wystawić 17. Jeszcze coś daje do resistansu? Suppression plus 4, dlaczego? To jest dalej plus 4, czyli to nic nie daje. Dobra, wrzuć mi to. Aha, czy będziesz miał suppression teraz, kumplu, lepszy? No powinieneś mieć, ale to będę musiał więcej koni tam dać. Albo jakieś jednostki do tłumienia, naprawdę nie wiem. No, niech nasi goście zostaną. 13 tysięcy wyposażenia broni, ile mam artylerii? 2000, czyli mogę zrobić 20 dywizji. Dobrze. Boże, jak dobrze jest to, że przed samą wojną rozbujałem sobie produkcję artylerii, której robi się po 50 dziennie i broni, której się robi prawie 1000 dziennie. Zobaczcie, mam brak 400, to zniknie w sekundę. Już jest 500 na plusie. Dzięki temu może uda mi się to utrzymać. Na razie Europę trzymamy super, oni się wypalają tutaj na nas, jeżeli o to chodzi. Convoy sailing, idziesz to w destroyery. Ty, ziomek, przecież ty miałeś tutaj mieć 11 dywizji, ci niby jest potrzebne. Dlaczego? Przecież ty miałeś, przyjacielu... Już ci było potrzebne 18. Dobra, no to jak 11, no to tu jest 12. 15. Proszę bardzo, masz 18 teraz, kolego. I tyle. Dobra, znowu autosave. Oby nam nie wystrzeliło w tej rozrywki w powietrze. Jest jakaś mega ścina. Czy coś się zaczyna stać? Czy coś się zacznie dziać? Czy coś się zaczyna stać? Boże, ten mój polski to jest naprawdę utrapienie. Nie wiem kompletnie, co się dzieje. O! Coś się stało, dobra. Czyli rozumiem. United Kingdom has capitulated. To tutaj poszło. Dobra, rozumiem. Dobra, Rommel, ty będziesz bronił Anglii, że tak powiem. Tylko i wyłącznie portów angielskich będziesz bronił. Będziesz się starał obronić porty angielskie. Zobaczmy, ile ci dywizje na same porty potrzeba. 12. Dobra, zabiorę połowę tu. Dorzucę jedną tu. A ta armia dostanie całkowicie inną rolę, czyli dostanie Paulusa i będzie miała... Wow, to nie skapitulowało i to nie jest moje, ciekawe. Dobra, nieważne. Stójcie po prostu. Ile mam broni? 8000. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze, powinno wystarczyć. Oczywiście, że wystarczy, świetnie. A czy obrona portów miałaby większy suppression? Ty masz suppression 7, a teraz masz suppression, przyjacielu, 8. No to nie. Nie opłaca. Okej, dobrze jest, że tak powiem. Tu jesteśmy ustawieni naprawdę na 102. Paulus oczywiście będzie teraz wracał drogą morską do domu. Może z 5 dywizji dopłynie, zobaczymy. Świetnie. Tutaj proszę o ustawienie takiej mobilnej obrony, że tak powiem. W sensie, zróbmy to tak. Idealnie. Proszę się ustawić teraz i bronić. A my przygotujemy całkowicie inną... Dlaczego ja tą armię w sumie wystawiam? Mam inny pomysł. Wystawmy to... Weźmy te 20 dywizji, każmy im się ustawić, dajmy na to w Sztokholmie tutaj, ok, a tych panów wystawiajmy tu i wysyłajmy ich do Sztokholmu. Czemu nie? Czemu nie? Oczywiście. Powiem tak, desant zrobić w sumie? O, chociaż nie, ten desant by nie miał sensu. Tu jest bardzo mało dywizji, więc tu by się było łatwo przebić. Tu jest o wiele więcej, więc dobra, mam pomysł, dobra. Olejemy na razie Rosję, niech nasi żołnierze tam stoją na froncie i po prostu bronią swojej granicy. Mam 11 tysięcy broni, zaraz zobaczymy, ile będziemy. 9 tysięcy, znowu mamy autosave'a. Zróbmy to. Wystawimy teraz piechotę górską jeszcze. I jak ty masz 206 dywizji masz, stary, nie? Ja bym cię chciał rozciągnąć do takiego patentu, żebyś się bronił praktycznie tutaj, na całej linii naszej, nie? Cała linia, żeby się broniła. Porozstawiaj wojsko i tak dalej, a pan Guderian ograniczy swój front do jednej dywizji i wszystko będzie miało za zadanie się po prostu tutaj przebić. Dobra.
Manstein, czy widzę ruskich? Nie widzę ruskich. Tym jest problem. Mieli być ruscy. Przez chwilę byli, ale poszli. Jest ruski. Jest pierwszy ruski. Super. Czekamy na ruskiego. Ruscy dalej się palą tutaj na moich granicach. Ja to bardzo szanuję. Okej, tutaj już dywizje podchodzą. Jest, świetnie. Jesteśmy ustawieni. Oni cały czas atakują i bardzo dobrze. Guderian, masz tutaj 100% na powodzenie tego planu. Guderian, ja w ciebie wierzę. Odetnij mi Włochy, stary. Te dywizje zmotoryzowane z czołgiem naprawdę robią robotę. Jak możecie zauważyć. Naprawdę robią super robotę, nie? To od razu? To nawet nie powinno czekać. Lecisz do przodu, piechota do góry, 10 dywizji z czołgiem do przodu. Nawet nie powinniście myśleć o czymś takim jak czekanie. Oho, i zobaczymy co będzie dalej. Super, są już moje dywizje. Pięknie, wyjedziecie tutaj, wyjedziecie tu i tu. Od razu Blitzkrieg. Nie ma na co czekać. Świetnie, jedna dywizja skręci na to. Tirarara. Hej, hej, ty, 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 ty. Nie, to było najgorsze hej, hej, jakie mogłem zaakcentować przez moje całe życie. To było takie pedalskie hej, hej, bardziej bym powiedział. Hej, hej. Ale czasami wiecie, jak dużo mówisz, to dostajesz często takich voice cracków, że tak powiem. Jeżeli nie wiecie, co to jest voice crack, ale ich pięknie okrążyłem, Boże, jestem z siebie dumny. Dobra, ustaw to tu. Przygotuj się na ten. Zaraz ci doślemy takie wsparcie, że będzie dobrze, naprawdę. I wystawiasz się do tego planu i ty się wystawiasz do tego planu. Szybko. Proszę o szybką rekrutację, nie? Guderian, błagam cię, zdobądź mi Włochy. Zrobię dla ciebie wszystko. Zdobądź mi Włochy, Guderian. Guderianie. Po prostu cię... Weź, jedź na południe. Nie ma po co tutaj atakować, nie? Czy dałbym radę dojechać do Rzymu? Zaraz zobaczymy. Przez Watykan na pewno się przetoczę. Ale do Rzymu na pewno dojadę też, miejmy nadzieję. Oho. O kurcze blade. To tutaj UK ma swoje jednostki, kurcze no. A to cwaniaki szkalerzy. Dobra, już idą dywizje moje, czyli dywizje Guderiana. Idą, nie Guderiana, przepraszam, dywizje Rundsteda. Idą już ten front obstawić. Możemy im pozwolić się odbić. Prosiłbym o unicestwienie tego frontu. I o zrobienie stopu w ataku i przyłączenie wszystkiego na południe Włoch. Okej. I wy będziecie dymać tutaj na południe aż. I Guderian oczywiście do przodu. Świetnie to wyszło. Mamy jeden wielki kocioł, jeszcze tylko jakby się to dało przebić. Ale tego raczej przebić nie będę mógł. To będzie moim drugim celem operacji. Zrobić tutaj kocioł w Europie. To, żeby było na full kotle. To będzie mój drugi cel operacji, nie? Na pewno. Cóż, spróbujemy to zrobić. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Na razie w tym odcinku wygląda na to, że więcej już nie zrobimy, jeżeli o to chodzi. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, bo jest dosyć trudna. Walczymy z całym światem, moi drodzy. Ja byłem Kałach, dziękuję wam za uwagę i do następnego odcinka. Hejka!